Lustro. Co myślicie, czujecie i zamierzacie oboje w stosunku do tej relacji? Taki temat wybrałam dzisiaj dla kart Lenormanda i Tarota. I zobaczmy, kochani, co przemówią dzisiaj karty i jakie karty w lustrze odbiją się, jakie myśli lub uczucia lub zamiary macie podobne. Zobaczmy. Po prawej stronie jesteście wy, czyli osoba pytająca. Po lewej stronie jest wasz partner, czyli mężczyzna, o którego pytacie, lub kobieta, o którą pytacie. Niezależnie od płci, osoba, za którą tęsknicie, o której myślicie. Po środku są jeszcze raz karty Tarota rozłożone, jakie macie wspólne, co was łączy, jakie są wspólne wasze myśli, uczucia i zamiary, te, które was łączą. Na koniec jeszcze wyciągnę kartę oraklu miłości, co on chce tobie powiedzieć. Więc zacznijmy, kochani. Zaczynam od waszej strony, czyli osoby pytającej i od waszych myśli. Co wy myślicie? Chcielibyście jakiejś akcji. Jakiejś akcji, która by przyspieszyła tutaj wyjaśnienie jakichś spraw. Kreatywność, płodność różnych pomysłów. Chcielibyście, by się coś wydarzyło, by wyjaśnić wasze problemy, które się teraz w głowie kłębią, nie dają wam widocznie spać, nie dają wam spokoju, kłębiące się problemy, ponieważ są między wami sprawy nieklarowne, niewyjaśnione jeszcze. Tutaj karta płodności, ciąży, mówi o tym, jeśli nie w dosłownym tego znaczeniu, jesteście w ciąży, macie dziecko i są między wami rzeczywiście w związku problemy, pomimo ciąży i potomstwa, jeśli nie jesteście rzeczywiście w ciąży, no niektóre z nich na pewno niewiele, którzy tutaj patrzą, być może nawet są w tej sytuacji ciąży. I pomimo to są właśnie jakieś tutaj kryzysy w waszym związku, które są do wyjaśnienia. Natomiast wszystkie te osoby, które nie są w ciąży, to karta ta mówi o tym, że myślicie o pięknych momentach z tą osobą, by wyjaśnić wszystkie problemy, by mieć znowu dobre, nie wiem, piękne, intymne momenty razem, by właśnie być może macie różne pomysły, płodność pomysłów, tak jak powiedziałam, jak dojść do wyjaśnienia tych problemów. Być może liczycie też lub myślicie o pięknym seksie, który się zdarzył między wami i dlaczego teraz wystąpiły, pomimo że tak piękne chwile przeżyliście razem, tak, seksualne, jakieś intymne, dlaczego są te niewyjaśnione problemy? Być może jest partner w innym związku, w małżeństwie, być może no, nie wyjaśnia właśnie tutaj tych spraw, nie wie, sam nie może się zdecydować, więc tutaj kłębowisko myśli i jakby chęć działania, chęć akcji, tak, żeby coś się wydarzyło, żeby stał się jakiś milowy krok właśnie w wyjaśnieniu waszych spraw. Takie myśli kłębią się u was w głowie. Zobaczmy, kochani, co myśli osoba, o którą pytacie. Osoba, o którą pytacie, wie, że skończyło się coś między wami. Pomimo pięknych momentów, romantycznych, intymnych momentów, nastąpił jakiś koniec, cisza, śmierć, czyli coś umarło, jakby rzeczywiście jest kryzys, jest brak spotkań, jest brak rozmów. I tutaj potrzeba rozmowy, potrzeba mądrości, potrzeba być klewa, by wyjaśnić właśnie te kłębiące się między wami jakieś nieklarowności. Sowa jako symbol mądrości mówi, że te rozmowy należy między wami oczywiście
mądrze przeprowadzić. Natomiast sowa, ta karta mówi również o tym, że wiadomość już do Was idzie, już do Was leci, już do Was przybywa. Także tutaj chęć nawiązania znowu jakiejś komunikacji, chęć wyjaśnienia problemów, chęć wzmocnienia Waszej relacji. Tutaj przyjdzie mężczyzna z przeszłości, przyjdzie osoba z przeszłości do Was, znów będzie chciała lepszej komunikacji, lepszej, wzmocnionej, silniejszej relacji. Tutaj ta osoba symbolizuje właśnie, znaczy ten niedźwiedź, przepraszam, polarno, symbolizuje osobę, która jest uczuciowa, która jest z przeszłości i chce do Was powrócić, by nawiązać właśnie tutaj komunikację, by coś się między Wami nowego narodziło lub powstała nowa szansa. Takie myśli ma osoba, którą pytacie. Co Was łączy na poziomie mentalnym? Zobaczmy, jaka karta tarota mi tutaj wypadła. Podjęcie decyzji. Tak, oboje szamotacie się z myślami, chcecie tej komunikacji, oboje myślicie o tym, by powziąć jakieś kroki, Wy również oczekujecie akcji. Osoba, którą pytacie, już chce z Wami komunikować, już wysyła jakby do Was informacje lada moment. Więc tutaj chodzi o podjęcie decyzji. Pomimo tej ciszy, pasywności jeszcze, która jest jakby brakiem kontaktów, komunikacji, to tutaj już jest jakaś decyzja, patrzenie w przyszłość, w horyzont, już planowanie, by ruszyć, by wstać, by wykonać właśnie konkretny jakiś krok właśnie w sprawie tej relacji. Także to Was łączy rzeczywiście, ponieważ oboje chcecie tej komunikacji między Wami. Teraz, kochani, schodzimy na poziom serca, czyli co Wy i Wasza osoba myślicie, co macie w sercu. Wy, kochani, chcecie powrotu tej osoby. Niedźwiedź. Niedźwiedź był również tutaj w odbiciu lustrzanym na poziomie głowy Waszej ukochanej osoby. Karta numer 15, czyli Wy również pragniecie tutaj w sercu, czyli emocjonalnie, by ta osoba z Waszej przeszłości, Wasz eks lub jakiś stary przyjaciel, stary partner z przeszłości wrócił do Was, by się odezwał, by dał znak życia, by przyszedł silny, pewny siebie, by zawalczył być może o tą relację i o Was, by walczył właśnie o to partnerstwo. Pomimo to wiecie, że są jeszcze duże jakieś komplikacje, duże jakieś opóźnienia, problemy, zawiłości, być może jakieś nawet tutaj, nie wiem, czy choroba, czy uzależnienia, lub być może myślicie na poziomie serca, że jesteście zraniony poprzez to, że partner miał inną tutaj jakąś partnerkę, czym Was okropnie zranił. Podejrzewacie partnera o inną kobietę i to Was zraniło, ale to zranienie już jest na wyjściu, tak? Już jest na wyjściu, już odchodzi jakby. Także tutaj tak jakby macie nadzieję, że ktoś wróci, że zerwie te kontakty z tą inną partnerką i że Wasze zranienie, które mieliście do tej pory, rozczarowanie tym związkiem, że to przeminie. Co w sercu Waszej ukochanej osoby? Wasza ukochana osoba patrzy w kierunku szczęścia. Myśli o szczęściu z Wami, o koniczynie czterolistnej, czyli koniczynie przyniesiącej Wam szczęście, dobrą pasę w związku. Ta osoba, o której myślicie, Wasz ukochany, patrzy w stronę szczęścia. Myśli, marzy, tęskni za szczęściem z Wami. Wspomina być może nawet momenty szczęścia, momenty uniesienia, gdzie byliście razem szczęśliwi, gdzie było cudownie. Myśli o tym, wspomina, dlatego konsekwentnie pragnie odbudować do Was kontakty. Tęskni, tęskni, by być z Wami jeszcze raz szczęśliwym, by znowu wróciły te wspaniałe, romantyczne, cudowne momenty. Dlatego tutaj
nie chcę palić mostów, tak naprawdę chcę odbudować jeszcze raz komunikację, chcę poprzez te mosty, tak, dojść do Was, spotkać Was, zobaczyć Was, komunikować się z Wami, czyli chcę kontaktu z Wami, tęsknię za Wami, myśli, wspomina i chcę być z Wami szczęśliwym. Zobaczcie, co pokazuje karta Tarota, co wspólnie Was łączy na poziomie serca. Na poziomie serca łączy Was to, że uczuciowo jesteście oboje poprzez ten kryzys, który się wydarzył między Wami, cisza, brak spotkań, brak pisania, brak rozmów, to Was przerasta, Was przygnębia, Was obarcza, wręcz jesteście bardzo smutni, rozczarowani, rozżaleni, wręcz depresyjni, rozpaczacie, być może nawet płaczecie. Jesteście przeciążeni, nie możecie się z tego emocjonalnego ciężaru podnieść wręcz. 10 mieczy mówi o smutku, o fazie, o okresie czasu bardzo smutnym. Także oboje jesteście emocjonalnie przeciążeni tym właśnie, że Wam się w tym związku nie ułożyło, nie układa, że jesteście jakby rozczarowani, że nie wyszło, że się nie udało, że jest kryzys, że brak znowu regularnych spotkań. To Was właśnie przygniata. To jest balastem dla Was obojga. I z tego się jednak oboje podniesiecie. Pragniecie komunikacji, pragniecie powrotu. Także to, co Was przygniotło, to, że jesteście teraz w smutku i depresji, dobiega końca i niebawem się właśnie już zakończy, ponieważ 10 mieczy to karty szybkie. Także to przeminie, ta faza smutku przeminie. Jakie są Wasze i osoby, o której myślicie, zamiary? Wasze zamiary są być szczęśliwym. Kochani, ten sam układ w Waszych zamiarach i planach, co tutaj u Waszej osoby na poziomie serca. On patrzy w kierunku szczęścia, wspomina, pragnie szczęścia, pragnie powrotu. Tak samo Wy w Waszych planach i zamiarach patrzycie na czterolistą koniczynę, pragniecie być z tą osobą szczęśliwi. Czyli w odbiciu lustrzanym odnajdujemy te same karty, tą samą konstelację kart, która dotyczy Waszego partnera, o którym myślicie, i Was samych. Czyli oboje pragniecie być szczęśliwym w tej relacji. I to, że Wam nie wyszło, to, że Wam nie wychodzi, przygniata Was. Przybiło Was wręcz, tak? Do ziemi. Także tutaj myślicie również o tym, że jest to jakieś takie głębsze powiązanie duchowe. Być może bliźniacza dusza. Być może właśnie osoba bardzo Wam ważna, ponieważ przeznaczona, tak? Osoba z przeznaczenia. Oczywiście również z taką osobą, która jest dla Was bliźniaczą duszą, związek nie musi być zawsze łatwy. Tutaj myślicie, że opatrzność Boża czy Wszechświat nad Wami czuwa i że jeszcze do siebie wrócicie, ponieważ czujecie swoją obecność, myślicie o sobie, wyczuwacie się duchowo, jesteście jakby duchem ze sobą połączeni i tutaj tylko opanowanie i cierpliwość pomoże Wam, by poczekać na dobry rozwój sytuacji jeszcze w tej właśnie relacji. Tutaj to, co myśli, co planuje, co zamierza Wasza ukochana osoba jest, no tutaj mamy drugiego mężczyznę, tutaj myśli ten Wasz partner, o którym myślicie, że Wy macie już kogoś innego, że przez to są komplikacje, zawiłości, że Wy być może jesteście jacyś nieuczciwi, że Wy być może gracie na dwa fronty, że Wy być może już macie innego partnera i to staje się tutaj komplikacją, zawikłaniem, opóźnia się po prostu, nie wiem, relacja, rozwój tej relacji, opóźnia się być może Wasza komunikacja przez to, że partner nie ufa Wam, partner myśli, że Wy go już dawno zdradziłyście z innym mężczyzną. Dlatego tutaj są wielkie obawy, jeśli chodzi o zamiary i plany partnera w stosunku do Was. Są jakieś duże obawy, jakby lęki być może przed zdradą, przed nieszczerością Waszą w stosunku do niego. Ponieważ pokazał się drugi mężczyzna, który znamionuje właśnie ewentualnie to, że Wy macie już innego partnera.
o tym myśli, jest jakby przekonany, wasza osoba ukochana, że wy już po prostu jesteście w innym związku i że jakby no, jesteście nie za bardzo szczerzy i czy szczere. I tutaj z tego właśnie względu jest ta cisza, że wasza osoba ukochana się do was nie zgłasza, nie pisze, ponieważ nie wie, co ma zrobić. Być może tylko wspomina, pragnie, ale myśli, że wy już dawno jesteście w innej relacji i to jakby stwarza u niego taką nieufność. Tutaj, jeśli chodzi o żmiję, no to tutaj jest na poziomie planów, zamiarów. Żmija blokuje, właśnie opóźnia działania waszej osoby ukochanej i u was była żmija na poziomie serca, czyli również opóźnienia, komplikacje, jakieś zapętania, zawikłania, no jakieś trudne właśnie te sytuacje, zranienia, które właśnie tutaj są po obu stronach lustra, czyli oboje zdajecie sobie sprawę, że ten związek nie jest łatwy, że być może są jakieś te trujące sytuacje, czy osoby trzecie, które się umieszają, jakaś nieufność, być może zdrada, być może nieszczerość. Zobaczmy, co pokazuje karta Tarota, co was łączy. Co was łączy, jeśli chodzi o wasze plany i zamiary? Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy mówi oczywiście, że łączy was to, by walczyć bardzo aktywnie, z wielką werwą i temperamentem i aktywnością o tą relację. By zawalczyć bardzo jakby szybko zacięcie, bo no oczywiście karta rycerza mieczy to karta bardzo energiczna, szybka, bardzo charyzmatyczna karta, więc oboje pragniecie zawalczyć o ten związek. Tutaj to, co jeszcze jest na dnie kart Tarota, to pokazuje mi się As buław, czyli as buław, że coś się nowego może zacząć między wami, że należy właśnie też o to walczyć, o nowy początek, nową szansę, energicznie, ogniście, aktywnie. Tutaj też musicie ufać swojemu rozumowi i swojej intuicji. To, że oboje chcecie, że wiecie o tym, że oboje chcecie jeszcze raz spróbować, nawet gdyby to był ostatni raz, to chcielibyście jeszcze raz spróbować i as mówi o nowym początku, o nowej szansie. U was na dnie kart Lenormanda jest to, że waszym planem, waszym zamiarem jest uzyskanie w tej relacji jakiejś stabilności, by ten związek był wreszcie stabilny, by nie wahał się w tej wewte, tylko wreszcie byście poczuli bezpieczeństwo, jakąś taką rodzinną, piękną atmosferę, na której można byłoby budować, tak? Stabilny, długotrwały, porządny związek. To jest wasz cel, który chcecie osiągnąć. Natomiast tutaj temat waszego partnera, to co on pragnie i zamierza, jest słońce, czyli wyjaśnienie wszystkich spraw między wami, które są nieklarowne. Szczęście, piękny czas, pozytywne myśli, pozytywne spełnienie marzeń, pożądanie, namiętność, piękna, gorąca albo bardzo gorąca miłość oparta na namiętności. Także tutaj on swoje plany, zamiary tutaj koncentrować będzie na tym, by być z wami szczęśliwym, by wreszcie wyjaśniło się wszystko, wszystkie problemy i by nastąpiło absolutne słońce. Zobaczmy, co partner na koniec, kochani, chcę wam jeszcze powiedzieć. Co chce powiedzieć partner? Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Okay, czyli Göttliche Fügung to jest opatrzność Boża. Uwierz w opatrzność Bożą. Uwierz, że opatrzność Boża kieruje waszym związkiem z góry. Tą kartę, to co wam chce powiedzieć partner, możemy tutaj
jakby również odzwierciedlić w tej karcie Anioła Stróża, czyli to, że właśnie Wszechświat, opatrzność Boża patrzy na Wasz związek z góry i kieruje i pomaga tak Waszemu związkowi, waszemu partnerowi, partnerce, by to się dobrze potoczyło. Ty będziesz wiedzieć, kiedy ten odpowiedni czas przyszedł. Zaufaj temu, że wszystko rozwinie się w dobrym kierunku, że wszystko się dobrze właśnie w Waszej relacji rozwinie. Temu masz zaufać. Czyli zaufaj opatrzności Bożej, Wszechświatowi, aniołom, aniołom stróżom, archaniołom, którzy czuwają nad tym, byście byli szczęśliwi. Także tak dzisiaj nam przemówiły karty w stosunku do lustra, do Was obojgu. Życzę Państwu oczywiście, by ta relacja potoczyła się dobrze, byście porozmawiali, wyjaśnili wszelkie nieklarowności i by nastąpił właśnie ten odpowiedni czas według kodeksu opatrzności Bożej czy Wszechświata, by nastąpił ten właściwy czas, który niebawem nadejdzie i sam sprawi, że Wasza relacja potoczy się pozytywnie. Dziękuję serdecznie. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.